Witajcie w kolejnej Grandarynie. Kolejna batalia przed nami. Na razie jestem w Chromium, 25975 miejsce, lifetime 395 tysięcy i 5815 Galactic Power w chwili obecnej. I oczywiście dalej Grandarena 5v5 ze statkami, razy 2 statkami oczywiście. I tutaj po prawej stronie macie moich przeciwników. Z tego co widziałem, będzie bardzo ciężko niestety. Pierwszy z nich to J Dollars, lifetime 371 tysięcy, więc niby mniej. Z 10 tysięcy takie ma miejsce w Grand Arenie obecnie. 6 451 tysięcy, więc dużo więcej Galactic Power. Na arenie gra, jak widać, Jedi Rey. Znaczy, jaki Jedi Rey? Już myślałem o Jedi Luke'u. Oczywiście chodzi o legendarną Rey na statkach Negocjator. Ale jak widzicie, też jest i Supreme Leader Kylo Ren, a ja mam tylko jedną legendę. I z tego, co tak patrzę statystycznie, to będzie problem z tym, że mam za mocne statki i mało osób ma tak chyba mocne aż jak ja i będę przez to trafiał dość słabo niestety. Trudno, ale trzeba się zmierzyć, przynajmniej sobie kontry potrenuję, bo na arenie jest trochę mało miejsca, tym bardziej, że wchodzą nowe legendy, więc nie za bardzo chcę tam trenować, tylko zbierać jak najwięcej kryształów pod nowe legendy. No to będziemy się bawić na Grand Arenie. Zresztą ten przeciwnik raczej wystawi obie właśnie w defense, bo ja bym tak zrobił na jego miejscu. Ale patrzmy, co tutaj jest w szczegółach, czy coś ciekawego widać. O, Kron Sierżant na reliku 3. To rzadki widok. Cóż, coś ciekawego dalej? No nic specjalnego. Tak jakby wygląda, jakby dwie legendy miał i tyle. Bosk relik 4. Reszta słabo. Empire Vader tylko relik drugi, co ciekawe, jak zmodowany pod potency health. 114 speeda, potency mega mało, więc ciekawy jestem, czy będzie w stanie tym Vaderem Rey sklepać. First Orderze oczywiście zrobienie, bo jest Supreme Leader, teraz pewnie zbiera sobie na Ultimate po prostu materiały. Galactic Republic oczywiście część zrobiona, chociaż dziwny trzeci relik na Jodzie. Ciekawe, że nie więcej. Jest oczywiście Skywalker. Baris Offee na Zecie, ale tylko gear 11. Cóż dalej? Jedi. Jedi Revan relik 6. Shakti relik 4. Ezra jest na Zecie. Kanan też na Zecie. To można zamknąć w Feniksy za chwilę. Night Sisters to co zwykle, czyli Orda Caventress. Old Republic słabi. Kurczę, nie, strasznie słabymi postaciami ludzie tego Malaka robili. U Feniksów no całkiem nieźle. Ma też czym powiedzmy polatać u Rebelii. Han Solo dziwny relik drugi. Chewbacca szósty już można powiedzieć pod nową legendę. Sporo Rebelii na gear 12, na przykład Pao. Sporo osób go robiło pod Seed Rate, Heroic Seed Rate, bo na girze 12 to tam dawał sporo ofensa. Base Malbus, czyżby Mon Mothma miał? Gdzieś tu jest Mon Mothma. Chyba nawet nie odblokowany, albo nie zauważyłem. Cassian też gier 12. No nie mam on motmy. Rebel Fighterów trochę jest, przez to się bałem, że może je ma, ale w praktyce wygląda to tak, że nie ma. U Resistance oczywiście też jest dość mocno, z racji tego, że ma Rey na reliku. C-3PO gear 12, Artudi to też, więc daleko ma do następnej legendy. U separatystów wygląda to tak, że Brut Alpha tylko mocny, Grievous, B1 i Ventress, czyli ma separatystów raczej dość słabych. U Sithów standard, można rzec. Sith Empire ma takie dość średnie. Zobaczmy na statkach, żeby było wszystko jasne. Malevolence gotowy,
Vulture, Hiena też. Rebel. Akbar, Gear 12. Tylko Han Millennium mocny, Rebel Y-Wing 6-gwiazdkowy, Bix Gear 12. Okej. Dalej Galactic Republic, jest negocjator, BTL jest na 7 gwiazdce. Analyzer tylko 5 gwiazdek, to nie będzie przeszkodą. TIE Boomer na 6, więc ciśnie gdzieś tutaj TIE Boomera. Emperor Shuttle zrobiony. Przez niego jest. Okej. Okay. Dobra, to zobaczmy, co nam boty mówią o tym pojedynku. Czyli po prawej przeciwnika statystyki. No, więcej ma Galactic Power na postaciach. Na tierze trzecim 11 postaci, 6 na czwartym. Na tierze piątym 12, na tierze siódmym 15, więc relikowo wygląda niby słabiej. Lifetime za to ma troszkę mniejszy, mniej w ofensie, undersize'ów mało, w defie mu się aż tak dużo nie broni, banerów trochę mniej, pull mniej i rund mniej, więc przynajmniej według tego tych statystyk niby wyglądam lepiej. Z ma więcej, ult ma 1, gear 11 ma więcej, gear 12 ma sporo więcej, gear 13 mamy prawie tyle samo. Sześciokropkowych modów mam więcej, 10 speeda mam więcej, 15 akurat ma mój przeciwnik więcej i 20 ma, o matko, dwa razy tyle co ja ponad. 52 mody, 20 plus speeda, wow. Darth Revana ma mega wolnego, ciekawe. Malak troszkę wolniejszy, Granat Mural Front wolniejszy, to gdzie on ma te mody? Enfys Nest ma wolniejszą, Tenacity mało, Offensa trochę mało, Bastila Shan wolniejsza, Wot Tambor wolniejszy, nie mamy nowych legend ani motmy, Jedi Luka nie posiada przeciwnik, Tripion czułego w ogóle nie odblokowanego, no i Darth Vadera ma o jeden szybszego, Dimage'a ma mniej, Tenacity też ma mniej, czy jest tu gdzieś potensy? Statystykach nie ma, no ale miał mało. Po prawej teraz z Hot Roda statystyki i zobaczmy. Mody ma raczej lepsze niż ja. No, Jedi, znaczy jaki Jedi? Po prostu Rey ma szybszą. No i ma Kylo Rena. Skywalkera ma sporo szybszego. Jedi Revana szybszego. Anakina ma też szybszego, ale Damage'u troszkę mniej. Brudolf ma sporo szybszego. Statki ma raczej słabsze. I najszybsze mody ma na Rexie 313, sporo. Resistance Hero Finn, Grandmaster Yoda, Brood Alpha i Rey. Dobra, patrzmy, co on tam w obronie. Jest Rey, Bounty Hunters, Separatyści, Skandrele, ciekawe. Grievous z T3, ciekawe. Jest Phasma Lead, ktoś próbował. Rejo mi się trochę odbił, ciekawe. Jest oczywiście Kylo, którym ktoś się odbił Jediem. Jedajcami znaczy się, dobił Padme. Nie, nie dobił. Czerwono jest. Musiał Darth Revaną ktoś dobić, ale pech. Negocjator i Tarkin, co ciekawe w obronie. I ktoś negocjator na negocjatora się odbił. To ciekawe. Ale pecha trzeba mieć, kurczę, żebym ja takiego nie miał. Patrzmy drugą rundę. O, zresztą zerknijmy, czym atakuje. O, na Grievousa idzie Bastilla Lead i to na BB-8 i sobie radzi. O, no to na mojego sobie poradzi tym bardziej. Night Sisters bierze w atak. Jedi Rey. Rey Jedi Training, oczywiście. Nie wiem, co z tą Jedi Rey mam. Skywalker. Derevan. CLS, Padme, klony z Shakti, które ładnie cisną. Kurczę, no nie widzę za bardzo możliwości z nim wygrania. Jest znowu Rey Jedi Training, nie Rey Jedi, tym razem oczywiście Galactic, Regent, Galactic Legend Rey. Bosk z Lidem Jango, Grievous, Kylo. Skandrele, First Order, raczej cały czas to samo i w trzy ostatnie rundy poprzednie wygrał bez problemu.
A ktoś próbował gasem pójść na Supreme Leadera, ale sam gas tak jest bardzo duży RNG. I Ray już goś nie próbował. Ciężko będzie z tym przeciwnikiem. Bardzo trafia na takich gości, co mają po jedną legendę i spokojnie dzięki temu ukrywa, co jest słabe, niestety. Ale nic, spróbujemy zawalczyć i przynajmniej potrenuję sobie na legendy. I tyle, bo tutaj raczej nie spodziewam się za bardzo jakiejś super wygranej. Tak. A niech będzie trio Bounty Hunters. Dlaczego nie? I Rebeliada. Z tego co widziałem w swojej obronie, lepiej sobie radzi Bix niż Rebel Wyoming, no, przez to, że mam go po prostu jeszcze nie na siódmą gwiazdkę, ale z Rainforce'a też jest bardzo, bardzo spoko. Więc zostawiamy tak, zobaczymy co przeciwnik zrobi, pewnie negocjator tu pójdzie. Fajnie jakby przyleciał Rebel Wyoming i mu wystrzelał boska w ten sposób, że zabierze mu protection. Dobra, to może zostać. To też. Niestety CLS-a znowu muszę wykastrować. Tak. Niestety. On to spokojnie sobie przejdzie, czy tam będzie chciał. Ale trudno. Tak. Z Kalifa lubię sobie grać, ale niech tak zostanie może, chociaż... No dobra, niech tak zostanie. Niech tak zostanie już, zobaczymy co zrobi, ale przejdzie bez problemu. To nie ma raczej wątpliwości. Tych też pokona, ale ani BB-8, ani Watt Tambora nie chce zostawiać. Dobra, Ray. Zobaczymy czy sobie da radę. No i tu taki jak cały czas, czyli Rebelsi z Mixem i Bounty Hunters. Dobra, obrona wystawiona, zaraz zobaczymy jak tam pójdzie na te legendy. Okej, zaczynamy atak więc. Przeciwnik jak na razie nic nie atakował, a sam wystawił. Oczywiście Kylo, Supreme Leadera, Bounty Hunters i Grievous. Natomiast na dole Rey i separatyści z Enfys Nest. Cóż, najbardziej się boję tego teamu właśnie Rey, gdyż ma bardzo fajnie zrobionych po Ifina, a patrzę przy okazji na C3PO, ale zobaczcie sami, bardzo niestety szybcy, 334 na Finie, a po wcale nie lepszy, 305. Więc będzie ciężko, a więc zacznę od razu tutaj, bardziej to wezmę jako formę treningu i zamiast tutaj zabiorę sobie Short Troopera. Mało niestety tym grałem, więc nie jestem jakoś przekonany co do super jakiegoś sukcesu, ale zaraz zobaczymy co z tego będzie. Problem w tym, że nie zdążę łotem szybko obudzić Short Troopera, bo Finn tam przeciwnika będzie szybszy. Ale bardziej biorę to jako formę treningu niż czegoś innego. Vader. No i właśnie Finn i Po zaczęli. I spróbujmy coś tym Vaderem zrobić. Niestety bardzo dużo rezystuje. A Finn i Po mają tylko po jednym, po dwoma statusami. No oczywiście jeszcze mi tu kontrują. Dobra. Jest taunt. I teraz dostanie traun, strzała. No i przegrana przez to. Bo niestety nie zdążyłem drugi raz. Za wolnego mam łota. I tu już koniec walki, bo Vader też spada. No to mogę wyjść. To wszystko. No właśnie, to jest niestety to. Może jakbym zagrał inaczej. Nie w Vadera, tylko od razu w Short Troopera próbować chronić. Może by wtedy poszło. Ale cóż, trudno. Próba nieudana.
Spróbujmy zawalczyć na górze w takim razie. Nic, muszę więcej tą rej pograć, ale nie bardzo jest gdzie, bo mało kto już używa Fina i Po w jednym składzie i to jest trochę problem. Więc bardziej będę tutaj na tych arenkach właśnie sobie to próbować. Natomiast cóż, Kylo w takim składzie. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, tutaj generał Hux. Dobra, teraz oni trochę tam poklepią. Mam możliwość, to zróbmy tak, żeby trochę więcej health'a w Fives miał. Mogę mu dać buffy, bo nie dostał jeszcze dispelem. Z Hanem. O, już niewiele zostało. No dobrze, że bije akurat Kylo. Akurat bardzo dobrze, zróbmy tak. No, niestety Stormtrooper jeszcze nie spadł. Teraz spadł. No niestety Chewbacca ma się trochę słabo. To nie jest najlepiej. Oczywiście Kylo trochę przeszkadza, ale Dispel teraz wszedł. Więc mogę sobie teraz Sith Troopera atakować. Troszkę. Dobra. Mech. Niestety. Niestety Sith Trooper był trochę za szybki. Na szczęście Fives jeszcze stoi. Teraz Kylo jak... Znaczy Kylo, Gaz jak wstanie, to musi zdjąć tego Kylo. O, słabo Fives wygląda. Nie, zdjął. No czemu Gaz nie kontrujesz? Kurde. Ach, chyba nie uda się ugrać. No nic, jest Gaz. Dobra, chociaż ten spadł. Teraz potrzebuję Huxa, niestety dał turę. Dał turę. Kylo. Ten Kylo na szczęście jest bez ulta, bo tu już by mogły się tragedie dziać. Ach, nic, zróbmy tak. A, nie mam mu niestety środkowego skilla. O, no właśnie to bolało teraz. No nic. Ach, ten Kylo też nie chce spaść. Ach, niedobrze to wygląda. A ten tych charge ładuje strasznie dużo. Na szczęście się uda Kylo zdjąć. Han Mask strasznie mi tutaj przeszkodził, niestety. Jakby to był Kylo z Ultimate'em, to prawdopodobnie byłoby po walce. Bardzo dużo buff immunity poszło na Fivesie. A to strasznie go niszczy jednak. Dobra, półtorej minuty. No ale na szczęście spadło. 5-8. Okej. Okay. Kurczę, szkoda, że nie mam jakiejś próby na Rey, żeby znowu zawalczyć. No, jeszcze raz chętnie bym tym Vaderem spróbował. Ale nic, lecimy dalej. Mamy Grievousa, no to lecimy Padme. Bo wiem, że i tak już tej Rey nie zdejmę, więc obojętne wszystkie mocne składy już wyrzucać trzeba. A zobaczę tylko, jakie fitsy są, czy jakieś jeszcze ciekawe. A z tym gościem przegram, on na pewno Rey przejdzie, bo już przechodził wielokrotnie, więc ta Grand Arena jest na 100% przegrana. Niestety zbyt dobrego Fina i Po ma przeciwnik. Nie ma takich, co zrobię, chociaż critical chance up. No to z Jedi można zrobić. Dobra, na razie spróbujmy Padme. Ciekawe, czy sobie z BB-8 poradzę. Złotem już wiem, że bywało ciężko. Zobaczymy, co z BB-8 będzie. Coś jakby się tekstury gdzieniegdzie nie powczytywało na tej planszy. Wydawało mi się, że lepiej trochę to wyglądało. Dobra, ruszyli się piersi.
Oczywiście Buff Immunity nie chce wejść, to nie ma Canby. No cóż, nie ma Canby Evaded. A, i tak w sumie się muszę podleczyć, więc tak. Och, pięknie. Ahsoka dzisiaj ma swój dzień. Tak, bo chyba wejdę wtedy w BB-8 spokojnie. No właśnie. Dobra, pora tutaj atakować. O, ładnie, już charge zeszło. Blisko 50, teraz już cała reszta. Spróbujmy stun. O, wszedł, jak rzadko można by rzec. Magnę trzeba będzie zdjąć, wtedy się obudzi Grievous. Ale jest w stunie, więc whatever. To tylko działa na klony. Wszystkie debuffy, ale nie mam żadnych, więc ki. I koniec. O, jeszcze nie. Teraz się udało. 5-4, słaby wynik. Ale cóż, lecimy dalej. Mamy tak, tutaj Bounty Hunters. Moi Jedi są raczej za słabi, żeby tutaj próbować. Chociaż mam Darth Revana, ale nie mam Wota. Więc nie ma co próbować, bo Finipo jest zbyt szybcy, żeby zbyt szybcy, żebym w ogóle mógł próbować, a jak nie mam Łot Tambora, to Darth Revanem tutaj nic nie zrobię, nie mam też Trauna, więc dobra, nie ma sensu i tak próbować tam, bo i tak nic nie zrobię. Jedi są chyba trochę za słabi, nawet na pewno, żeby próbować. Nie mam Shakti, szkoda, bo klony są trochę bezużyteczne, ale i tak sobie dadzą radę. O nie, nie mam Fivesa, no to nie dadzą sobie rady. Mogę Resistance zrzucić. Undersize, a niech będzie Undersize. Zobaczymy, co się stanie. No, ability block wszedł jak z rzadka, można rzec. Dobra, jeden z głowy, drugi w stunie. Dobra, IG, co miał już zrobić, to zrobił. Więc obojętne, zbijmy tego Bobę może. Może tak. Okej. Okay. Dobra, może teraz IG. 8-8, dziękuję. Dobra, teraz Bossk, bo i tak tamta będzie miał zaraz. Dobra, za mnie wiele robi. Super. Eliminated Destiny chyba się nie uda zdobyć już. Tak, 5-8. A jakby udało się, to by 5-9 pewnie udało się wyciągnąć z tej walki. No trudno. I co tam? Negocjator. Negocjator i Tarkin. No dobra, no to Mirror raczej. Bo jeszcze słabo gram. Jeszcze słabo gram Malevolence, więc wolę nie ryzykować. Czyli tak, tak i tak. Powinno raczej wystarczyć, a w praktyce się zobaczy. Dobra, tak. Teraz Anakin, nie. Dobra, więc może być... Ach, zapomniałem, że Buff Immunity. Ach, jakie to wkurzające. No trudno. No nic. Spróbujmy wycisnąć ile się da i tak. Dobra, podleczył. Super. Zróbmy tak. No, Anakin nie spadł. Dobra, dalej w BTL-a raczej.
Teraz się przyda mój BTL, z racji tego, że nie bardzo mam kontry. Może się uda na kina zbić? No, jak zwykle nie. Mój BTL to nigdy tam nie trafia, gdzie trzeba. Co przyleci? Na szczęście nie Fives. Zróbię tak. Teraz na pewno podleczenie. O, niech będzie tak. Kurczę, chciałbym tego BTL-a zdjąć, zanim się Anakin obudzi. No, udało się. Z Daze'a, żeby mi tu nie kontrował. Teraz dostał mas hitem i ta walka wygrana. Teraz mam nadzieję, że jak najwięcej statków się utrzyma przy życiu. Teraz przyda się mój Plo Koon. Dobra, tylko Rex tam został. I koniec walki. Ile będzie? 62. Okej. W porządku. To z Tarkinem się nie, no nie będzie trudności. Tylko gear 12. Też gear 12 i 6 gwiazdek na Thai Boomerze. W porządku. No to mój Malevolence. Tak. Czy potrzebuję jeszcze jakiś statek, czy może już bez? Na Tarkina raczej wystarczyć powinno, zobaczymy. Dobra. Boomer mnie... Może nie boli tak bardzo. Bardziej tu. Może trafi. No to git. To już TIE Fightera nie ma w walce, bo wybuchnie. Więc można tu atakować. Ale z AOE i tak spadnie. No właśnie. Dobra, nie ma. Nestuna nie będzie, więc podstawowy. Boomera nie ma. Days na Sanfaku. A, dobra, niech będzie Soldier. No, na szczęście Vulture drugi zaatakował. Więc 64. Bardzo fajnie. Na statkach poszło fajnie. Naprawdę. Co mi zostało? Jedi, Darth Revan i w sumie tyle. Szkoda, że nie dam rady tutaj na tą Rey, ale dwóch Traunów i dwóch Łatów nie mam. Więc zostaje tylko tu zaatakować. Spróbujmy Jedi, żeby podcisnąć Fitza. Tym z Critical Chance Up, więc muszę mieć raczej... czy full skład? Bindo mi nie będzie raczej potrzebny w teamie Jedi. Więc przynajmniej sobie jakiś undersize zrobię, a Bastila ten crit chance rozda wszystkim naokoło. Duku najpierw. No super. No nie chcę na razie NFS tutaj niszczyć. Fajnie. Dobra, ten crit chance. Jest crit chance up. Musi tylko Yoda go rozdać. Super. Czeka, czy Emphys na strzała padnie. O, 130 klocków, to dlaczego miałyby nie paść? Teraz potrzebuję Dispel. No, 6-1 z tego wycisnę raczej. No, bez problemów. Okej. Została Rey. Tak dla fanu można by wejść bez HK z tym i z Luke'iem. O. Chociaż może jednak tak, no tak lepiej. Dobra, no to sobie wejdźmy dla fanu. To się ruszy pierwszy Rey, a drugi? Oj, za szybki Finipo, nawet moje
arenowe mody nie dał. Ej, dlaczego ten się ruszył drugi raz? No i Amelin Holdo oczywiście ma taunta na start, z którym nic nie jestem w stanie zrobić, przynajmniej na razie, więc tak. Łach, kontrami już prawie mnie zcięli. No dobra, tak. Dispel wszedł. Teraz... Tak, muszę zrobić, żeby Tant powrócił. Stuny. No ta już będzie miała ult za dosłownie moment. No niewiele jej zrobiłem. Maruderem. No dobra, jest i ult, który mi pewnie roztrzaska wszystkich. No, tak myślałem. Roztrzaskała wszystkich bez żadnych trudności. No i został sam Luke, którego Finipo roztrzaskają. Tak myślałem, kurde, Finipo. Na świetnych modach to jest jednak masakra. No cóż, jak widać, wszyscy full. poza Rey. Tyle walki. No cóż, myślę, że przeciwnik spokojnie sobie to przejdzie. A na Rey jednak ma jak zwicie. Mam na Finipo niestety trochę słabsze mody. No jak widać, niezbyt szybkie. Więc pewnie da spokojnie sobie radę i przejdzie. No będę musiał więcej potrenować, może gdzieś znajdę miejsce na arenie, żeby tego z tym Vaderem coś potrenować więcej, ale niestety u mnie już prawie nikt nie gra z Finipo i to jest problem, bo na Grand Arenie jednak się gra inaczej. No nic, ale zobaczymy, jak przeciwnikowi pójdzie w ataku. No, jakby tak nie przeszedł Rey i potracił banery nareszcie, byłoby fajnie, ale cóż, myślę, że marna szansa. Za chwilę zobaczymy. Okej, patrzcie, jak to wyglądało. Udało się szczęśliwie wygrać. Jestem troszkę zaskoczony. I już widać wynik. Kilka banerów, konkretnie 8 do przodu. Przeciwnik zjadł spokojnie górę. Na statkach też przeszedł, chociaż dużo Reinforce'a przyleciało na Wimp Empire tylko Bosk, ale przy Rebelach już było tego troszeczkę więcej. Pewnie tutaj potracił trochę banerów. Grievousa przeszedł, ale Rey na szczęście dla mnie oczywiście nie. Więc jestem, powiedzmy, zadowolony z tego tytułu. 3 razy próbował, nie udało mu się i przez to, że sporo undersize'ów zrobiłem, to udało się ugrać. Świetnie. No to mamy dalej Leonidasa. Cerkę tylko na ficy, czy jakieś się pojawiły. Critical Chance Up, to jeszcze tego trochę zejdzie. Nie mam nawet połowy. Datumirek nie zrobię. No dobra, czyli nic szczególnego do roboty. Następny przeciwnik to Leonidas. 370 tysięcy lifetime'u. 10933 miejsce. Więc wyżej ode mnie. Kylo Ren widać na arenie. Z ultimatem negocjator, co ciekawe, tylko 6-gwiazdkowy, 6 261 000 Galactic Power. I już się rzucają w oczy dwie legendy, więc kolejny niestety ciężki przeciwnik. Bixa ma, widzę, zrobionego, więc idzie w stronę Luka nowego. Seed Empire oczywiście zrobione, o, Enfys Nest na reliku, Geonosian dwójka. Pod Luka postacie, Resistance, no typowo kurcze postaci magoś pod legendy. No nic, Bounty Hunters przez to są tacy dość słabi, chociaż Aura Sync na Gear 12 i Embo, fajna sprawa. Uim Empire, Emperor i Vader na Reliku 7, a przydałby się na Reliku 7 Vader, ale raczej nie ma na to szans póki co u mnie.
Oczywiście First Orderzy są mocni, albo ma Supreme Leadera, U Galactic Republic, Artuditu, piąty Relic, o, Shaq Team chociażby słabo. No właśnie, to jest kolejne konto nastawione pod legendy, a nie pod eventy, czyli eventy gildiowe. No, tak, takie mam trochę pecha, a sporo takich kont jednak widuję. Jedi Luke jest zrobiony, więc ewidentnie pod Luka za chwilę będzie cisnął, bo jest na Obi-Wan Kenobi na Reliku 5, ale nie ma Z, co ciekawe. Żolek tylko Gear 12. Unite Sisters, Lasarz Ventress, aż Relik 7. O kurde, ciekawe. Ciekawe, że aż tak cisnął. Pewnie słabo mu szło z Malakiem, więc wreszcie jakiś gość nie mega, mega słabe konto, znaczy mega słabe postacie pod Malaka, tylko się pewnie troszkę pomęczył. Mon Mothma ma, jak widać, Gear 10, 6 gwiazdkową, więc ładnie pocisnął hard. Trippion czuł i tak samo, 6 gwiazdek. Więc ładnie, ja mam tylko 5-gwiazdkowego Trippio. Jeszcze mi brakuje trochę do 6. Leia jest na Zecie. No, wolałbym, żeby dać Zetę już Old Benowi niż Lei, no ale. U Rebel Fighter, Wedge, Lando Bix, czyli standard. Na szczęście nie ma Karyn i Paos Karifa zrobionych, więc nie będzie mnie straszył Rebel Fighterami. Oczywiście tutaj jest mocno, gdyż jest i Rey i Kylo. U separatystów dwójka najważniejsza na Girze 13, na relikach jest Grievous, Dooku, co ciekawe. Na reliku to rzadki dość widok jednak. B2 na reliku trzecim, ale bez Z, pewnie dlatego mu szło słabo z Malakiem. A reszta słaba, Wot Tambor mega, mega słaby. U Sithów sporo na relik 7, aż 4, nieźle. A Triumvirat słabszy, ale Sith Empire dość mocne będzie miał. Chociaż tylko 4, nie są tak aż mocni. Zobaczmy na statkach. Jena 6-gwiazdkowa nie ma Malevolence. To bym chyba mógł trochę zaszaleć w obronie. Mógłbym Malevolence'a zostawić, jak on nie ma. A zabrać sobie tylko właśnie co? Nie będę szalał. Zostawię to co zwykle raczej. Szkoda mi Rebeli brać do ataku. Co tu dalej? Rebelianci? No, wyglądają nieźle. Jest Rebel Y-Wing, Bix, Wedge, Fanixy za to i Bistan słaby. Galactic Republic tylko na 6 gwiazdek ma negocjatora, więc gościu ma słabą gildię. Albo jakoś, nie wiem, od niedawno zaczął pompować mocno konto. Też jest możliwe. BTL tylko 5 gwiazdek. Ark też 5 gwiazdek, więc właśnie tak jakby świeże konto dopompowane. 6-gwiazdkowy Fanalizer. 5 gwiazdek Tie Boomer i tylko Gear 12 Chimera. Okej. Okay. No to nic, zobaczmy co nam boty powiedzą. Poprawię przeciwnika, statystyki. No relików generalnie ma mniej, pomimo tego, że akurat na tierze czwartym ma 10 postaci. Lifetime'owo troszkę mniej, ale nie dużo. W ofensie ma trochę jednak wygranych. Undersize'ów dość mało, w defie mu się nie tak dużo broni. Bannerów ma mniej, pól mniej i rund wyczyszczonych też mniej. Z więcej ma, 2 ulty. Gear 11 mniej, Gear 12 więcej, Gear 13 sporo więcej, jeżdża 10. 6-okropkowych modów ma mniej, 10 speeda mniej, 15 mniej, 20 też mniej. Darth Revan, no troszeczkę tylko wolniejszy, Malak nieco wolniejszy, Grand Admiral Front bardzo wolny, Nest ma mało tenacity, Damage za to ma sporo, 5000 aż. Bastille, Shan ma szybszą. Od Tambora wolniejszego, nowych legend nikt z nas nie ma. Bardzo wolna Mon Mothma, więc ją raczej nie będzie grał w obronie. Luke Skywalker
Ma, ale jest mega wolny i bez damage'u, ale relik 7 ma. Ciekawe, modów mu chyba zabrakło. Albo przekładał świeżo. Tripion czułego mamy takich samych w sumie. Damage'a za to ma mniej. Darth Vadera ma szybszego. Ale nie widać tutaj potensy. Tutaj. Po prawej statystyki przeciwnika. I co z nich wiemy? Mody ma słabsze, relików ma sporo więcej jednak. No i jest ten Kylos, który mnie będzie denerwować. Za to słaby bardzo Jedi Luke. Skywalkera ma wolniejszego, Revana ma szybszego. Ogólnie te kluczowe postaci ma wolniejsze. Statki ma słabsze, najszybsze mody na Revanie, Bastili, Malaku, Resistance, Hero Finn, ach, i Padme Amidala. Zobaczmy, co w obronie wystawia. Rey oczywiście. I standard z Resistance. Drugi team Resistance jest. Full team droidów. Old Republic. Jedi. I co ciekawe z Jedi Luke'iem. Ciekawe. Że ich nie bierze do ataku. Night Sisters. Skandrele. I mamy Holdo. I Fanalizer, ciekawe. U, ktoś aż tam wyciągnął 71 i 70 banerów, a i tak przegrał z nim. Ciekawe. Co tutaj mamy? Jeszcze raz Rey, Resistance, Jedi, Grievous, Night Sisters, Old Republic, Scandrele, Hold of Fanalizer. A co on w ataku gra? O! Kylo oczywiście, złotem, ciekawe. I przegrał z Rey. To jest interesujące. Tak, przy takim teamie raczej nie powinien przegrać, ale aha, dobra. Co on gra? To on nie gra z Farzorderami. Geonosianie, Resistance, Padme, która sobie z Grievousem nie poradziła, i Nutem. No fajny ten team z Nutem, ale wolę jednak dwa osobne teamy zrobić. Darth Revan, Farzorder, CLS, Mon Mothma, Treja z Imperatorem, Jedi, jakiś mix Farzorder, no tu już bił czym mógł. Ktoś mu Jedi wystawił i Jedi Luka nie mógł go pokonać. Ciekawe. Areny pilnuje, chociaż statkowo nie, bo ma tylko sześciogwiazdkowego negocjatora. Przez to mu idzie słabo. No zobaczymy, jak sobie poradzi z moją obroną. Chociaż moja obrona nie jest jakaś superaśna. Bounty Hunters. Pewnie rzuci negocjatora na rebelii. A co mu tam zostanie na... Pewnie Kaimirę. Kaimirę na... Na tych Empire. Tak, Y-Wing. Lecz. Dobra. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Fajnie, jakby tym negocjatorem wtopił. Ale cóż, moją legendę wiem, że przejdzie. Raczej. Wątpię, że będzie jakieś wtopy miał. Ja będę miał gorzej. Będę musiał się z Rey niestety mierzyć, a wolałbym z Kylo się pobić. Chociaż w sumie, właśnie, skoro się mierzę z Kylo, znaczy z Kylo się nie będę mierzył, no to wystawmy CLS-a, zaryzykuję i mam nadzieję, że zabierze sobie jednak Kylo Rena do ataku, bo jeżeli będzie odwrotnie, bo już przegrał tam z jakąś Rey, no to będzie słabo, ale trudno, ryzyk fizyk. CLS jest bardzo mocnym teamem. A reszta standard. Czyli... Rest i Rey. No i tył dla zapchania banerków. Cyk. Dobra. Więc obrona wystawiona. Zaraz zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Dobra. Zobaczmy, jak to wyglądało. Już się tylko gra wczyta. Jak widać, wszystko spadło. 1997 banerów. Zobaczmy w szczegółach. Tu się bardzo namęczył, widzę. 2-2-3 razy.
Więc dużo, dużo tutaj banerów potracił. Statki przeszedł na raz, chociaż znowu Imperium coś tam zdążyło przylecieć, co jest całkiem ciekawe. Rey i Grievousa przeszedł na raz, a tył też na raz. Okej, okay. Co wystawił? Widzę Skywalkera z Jedi, z Qui-Gon Jinnem. Jak widać też jest skład 501 i Grievous z droidami. Tak, zgadza się. Rey na dole i Nate Sisterki. No i czyli będzie najważniejsza walka tutaj, czy pójdzie. Och, jak ja nie lubię walczyć z Rey. O, złote mody niestety na Finie widzę. 314 speeda. Bo 299, więc będzie ciężko. Cóż, więc od tego meczu wszystko zależy, więc od tego zacznę i jak się nie uda, to możecie powinąć, bo wiadomo, że będzie wtedy przegrana, niestety. Tym razem spróbuję zagrać Traunlit. W ten sposób. Seed Empire Trooper. Zostawię go. Spróbuję zagrać inaczej, że Łot Tamborem najpierw dam tak tutaj na Seed Empire Trooper, a potem na Vadera. Wszystko od tej bitwy zależy. A ja tak średnio gram Vaderem, ale dobra, pouczymy się, zobaczymy, co tym razem się stanie. Czyli ten tak na Seed Empire Troopera. Kurde, jak ludzie grają w takim razie. No, Traun nie żyje, pomimo tego, że tu był taunt ładnie założony, tu dispel i w niego od razu poszli, no. Ach. Dobra. O, coś się gra zaczęła wieszać. No, na szczęście działa. Dobra, zobaczymy, co Vader zrobi dalej, ale bez Trauna to nie jest granie. Jest jeszcze tutaj książka, żebym czasem go nie zdjął. O, Traun. Znaczy Vader już ma tutaj ciężkie życie. Nic nawet temu pogłupiemu nie zrobiłem. Co za słabizna. No dobra. Co dalej? Okej. No niewiele mogę zrobić, bo jest Ultimate Rey. No, Łot zaraz dętka. Dodge, super. No, muszę więcej zdecydowanie poćwiczyć na arenie granie Vaderem. Teraz nie poszło i przegrana Grand Arena. Definitywnie. Kurczę. Może zamiast Trey próbować na dwa tanki? Kurczę, szkoda tylko, że nikt u mnie Rey nie gra na arenie z Po i Finem. Wszyscy ich wrzucają jak na złość na Grand Arenie i nie mogę sobie z tym poradzić. No, wszyscy grają Jedi. Nikt już nie gra. Nikt już nie gra z Finem i Po i to jest problem. Nie mogę tego przećwiczyć sobie na arenie, chociażbym chciał. A to mój skład. No, nikt tak już nie gra na arenie. To jest problem. No trudno, trudno. Więc gość na pewno wygrał, więc jak chcecie, to możecie od razu przewinąć do następnej walki, bo tu już nic na pewno się nie zdarzy ciekawego, bo wygrana na pewno będzie ze strony przeciwnika. Dobra. No nic, spróbujmy powalczyć. Czy mam jakieś fitsy do zrobienia? Mortal Strike, to Jedi muszę na pewno zagrać. A ciekawe, że to nabiłem. Musiałbym popatrzeć, jakimi postaciami. A to od razu wejdę na forum i sprawdzę.
Gdzieś tam będzie napisane. Myślałem, że tylko nad sisterkami to. Grand Arena jest, Night Sisters, a to wam tam też podgląd. Tego nie zrobię, to Ezra, Maul, Kenobi, Jedi Knight Anakin i generał Anakin Skywalker. A, no to spoko. No to spoko. No to nic, to próbujemy walczyć. Dobra, 501 na 501, moi mają relik 7, więc dadzą radę. Nie będę próbował bawić się Padme, bo i tak mi nic to nie daje. Wygranej na pewno nie, więc mogę spokojnie gaz na gasa zagrać. Dobra. No i mój gaz oczywiście pod pierwszy, bo ma mało protection zrobione pod offense. Dobra, tu jest fives. Dobra, mamy turmeter. Można zacząć atakować. O, fives przeciwnika taki dość twardy jest. W mojego Fivesa dość tam obili. Mój wstał pierwszy, bo padł pierwszy. Skywalker. Dobra, Fives przeciwnik nie ma. U mnie jeszcze się nie striggerował. Fives. O, gaz już siada. Teraz pewnie kogoś zdejmą. Czemu bijesz? Aha, dobra, kontra. No siądź sobie. Dobra. Teraz zdejmą Rexa. Standard. Zdejmij mi Rexa przeciwnika. No i cóż, została dwójka klonów, staje Skywalker. Będzie klepać teraz dość mocno, ja w niego krytami nie będę mógł, ale jest Rex. Także dziękuję. 5-2, więc ten mirror jest bardzo słaby. Lepiej Padme próbować, ale Padme jednak ciężko się walczy. Cóż, mamy droidy, mamy Skywalkera. Padme rzucę tutaj raczej. W pewnym składzie. Nie ma już to większego znaczenia. Ten jeden czy dwa banery nie dadzą mi Kyber. No, jak zwykle buff immunity, nie chcę wejść. No, ale nieważne. No, ale słabo. Dobra, P2 nie ma. Teraz potrzeba, żeby się Padme coś tam ruszyła. Na szczęście nie ma ciągle tamto od IG-ka. Mam trochę szczęścia. Dobra, tak. No i cóż, B1 klepać. 16. Ale to szkoda. Lepiej tutaj dokończyć B1. Bo i tak pewnie Grievous by nie spadł. Fajnie. Shakti tutaj fajnie pomaga. Szczególnie na te taunt. Dobra, żyje. O, super. Droideka nie będzie mi przeszkadzał, tylko potrzeba mi Padme jeszcze, żeby coś tam podleczyła. No, troszkę szczęścia, bo akurat Padme ruszyła się wcześniej. Dzięki temu poszło banerowo słabo, strasznie. Ale jak widać, na szczęście siadł. Co tutaj zrobić? Chyba rzucę Darth Vader, chociaż może spróbuję Imperator. Kurczę, moje jest gear 12 tylko. Tu już obojętnie co rzucę, czy Jedi, czy Darth Vader. Tutaj mogę też próbować na kilka razy. Tylko zobaczmy, co ja z Empire mam.
O, nic ciekawego. Imperator mu jest za słaby, żeby próbować się z nim mierzyć. To Seed Empire chyba muszę rzucić, bo nie mam nic ciekawego poza tym. Mam Luka, ale nie chcę go tu używać. Rzucę sobie na dół Jedi'ców i będzie spoko. Spróbuję jak najwięcej tych crit chance pod Fitza zrobić, a na dole to będzie mógł zrobić prawie całe 5 minut. Więc tutaj Jedi nie rzucam. Rzucę sobie Seed Empire i zobaczę, co się będzie działo, bo że jestem nawet ciekawy. Nie mam pełnego składu. O, niech będzie Brood Alpha jako taunt. Może być. Dobra. Czy on jest... Tak, on jest odporny na fear. Może tak. Spróbuję Deathmark wyciągnąć. Nie zawsze się to uda, bo Marauder na przykład bije za mocno. Teraz ruszyli się. I ten speed teraz mam w plecy. 10. A rzućmy mieczem. A 80 to trochę za mało na Luka. Dobra, jest szok na Old Benie. To jest bardzo dobrze. Nie bardzo mam kogo klepać. Jest Deathmark? Ach, akurat się Luke ruszył, co za pech. Tak, niech będzie. Ciekawe, że Shakti spadła Old Ben, nie? To jest interesujące. No, mocno kontruje Luke. No, niestety HK nie jest gotowy na rozwalenie Jedi. Kurde, ale ma Regen Protection ten Luke. Bije w niego i nic się nie dzieje. Ten cały czas ma proto w górze. Cholera, nieźle. Tamto nowego sobie założę. No kurczę, HK, że ty nie jesteś gotowy jeszcze. No Luke został sam. A można powiedzieć, co z tego? Jak nie mogę go załatwić, to jest ciekawe. Kurde, HK byś się przydał. Ale jak widać, kurde, nawet ciężko Seed Empire z nim jest. Będzie słabo, 51 banerów, wow. Taki marny Team Jedi, kurde, podoba mi się ten skład. Taki marny Team Jedi, a Seed Empire totalnie nic nie mogę z niego zrobić. A, jeszcze statki. Statki beznadziejne. Tak jak cały czas gość wystawia. No tak, bo sześciogwiazdkowi to tylko 3 reinforce mógł wstawić. Tu niech będzie negocjator. Więcej mi nie będzie tu potrzebne. Tak się przynajmniej wydaje. Okej. Okay. Nie, ten skill, nie trafiłem sobie w tamte. Kurczę, no niewiele mi to AOE daje, ale Dice, niech będzie ten Dice. Jest target lock, którym go się boję bardziej, tego chyba pilota. Dobra, crew już spadł, więc to już wiele więcej się nie powinno zdarzyć. Dobra, pilota skończmy. Super. Został tylko Kylo, ale coś tam mu przyleci. IGX 100, ok. 88, tak, pilotowany przez 88, ale to IGX 100, tak. Trochę zapomniałem, jak się te statki już nazywają. Ej, Kylo, co to za bonusowe protection?
No cóż, nie będzie Ahsoka. Skończ tego Kylo. I koniec. Tak jest. 67, więc całkiem fajny wynik na statkach. Dobra, no i to Holdo została. No Miro nie będę grał na pewno, bo mam raczej słabsze mody na nich, więc zagramy oczywiście separatystami. Tu już coś dołożę, bo sepkami tak średnio jeszcze gram. Więc full squad. Dobra. Ale ciekawe swoją drogą, że on poszedł negocjatorem i Mail Volens, a i tak tam moim Empire coś przyleciało w reinforcement. Więc kurczę, zrobić tylko taj boomera i będzie ten skład Empire jakoś tam działał w obronie jeszcze lepiej. Wiadomo, troszkę potrwa, bo wcześniej potrzebuję hienę chociażby zebrać, ale o, tak w ogóle nie wziąłem Samfaka jako pierwszego, to był błąd, ale w tym matchupie żadne znaczenie. Klon sierżant? Co? Ciekawe. No może do negocjatora jeszcze klon sierżant nie bardzo mieści. No to jest tam fakt to drobny. Ale trochę przesada. Żeby klon sierżanta brać do... dodać tutaj. Chociaż... sam pewnie tak będę kiedyś robił może. Nieważne, w każdym razie 6-1 banerów mogło być troszkę lepiej, ale źle nie jest. Statki zniszczone. Więc ciśniemy tutaj. No został mi tylko skład Jedi tak naprawdę. Więc wyciągam go. Z Bastilą Shan. Dobra, no i teraz będę chciał jak najwięcej wykorzystać minut tej walki, żeby ten crit chance aby jak najwięcej razy wyciągnąć, żeby zrobić tego Fitza. Więc będzie taka dość nudnawa walka. I teraz właśnie crit chance up się pojawi. I tak. O, niech będzie. Tylko problem, że Ventress może go teraz ściągnąć, ale nieważne, bo i tak już założony mam, więc... O, dobra, nawet tego nie zrobię. Talzin. Kurde, Talia ledwo żyje. Niedobrze. Trudno, to musi tak zostać. No i teraz 4 minuty będę chciał wyciągnąć jak najwięcej crit chance upu. Nie chcę walić AOE, to by przyspieszyło mi oczywiście Bastille. Ale tak to pewnie zbyt szybko by Asajj Ventress spadła. Więc muszę niestety bawić się na piechotę. No zresztą i tak mam tutaj bardzo dużo protection do odzyskania, więc... więc będzie trochę też czasu na to szło. No, Bastilla, kurczę, jeszcze nie gotowa. Dobra, użyję to. No, tak myślałem, Ventress tam da radę. Są kolejne crit chance'y. Jeszcze 3 minuty, więc myślę... ach, niepotrzebnie, ale... myślę, że tak jeszcze ze 2 razy się uda. Dobra, odzyskać protection, dobrze już by było zacząć. No, o to mi chodziło, Ventress tam się lecz. A ja sobie odzyskam prota. Zwolnię trochę jodę tym specjalem. Odzyskanie prota kolejny raz. Tym razem tak.
Spoko. Ach, jeszcze dwie tury. Mogę sobie zrobić tak. Full tour meter. Dzięki temu zyska jeszcze jedną turę. No tak jak mówiłem, nudna walka. Ale spoko, kolejny crit chance jest. Porozrzucony. Jeszcze niecałe 2 minuty czasu, więc dużo bardzo. Ventress w sumie się teraz trochę stakuje, ale jakoś tam, jak widać, moi Jedi niespecjalnie się będą tym przejmować. Za każdą śmiercią Ventress coraz więcej ofensu ma. Jeszcze 1,5 minuty. Nie teraz, w następnej turze lepiej. 109. Kurde, już trochę mocno klepie Ventress. To jest problem. Dobra, 1,5 minuty. Trochę mało czasu, więc muszę już się tutaj zająć jednego zyskiwaniem banerów. Na razie miała dodża. Dobra. Teraz tak. Jeszcze jednej tury brakuje. Okej. 30 sekund. Myślę, że jeszcze powinienem zdążyć. Okej, jest git. I koniec. Zobaczymy, ile tego crit chance'a się udało zdobyć. No nic z tego sobie nie poradzi z raj. O, zrobione? Nie. First attempt tylko. Ach, jednego zabrakło. No nic, no to w następnej Grand Arenie to zrobię spokojnie. Bez problemów. 6 na 12. 10 dni, więc powinienem jeszcze ten portret sobie zdobyć. No nic, tyle. Tyle teraz. Niestety nie umiem grać na Rey jeszcze. Może kiedyś się nauczę. A póki co zobaczymy, jaki będzie ostatni przeciwnik. Przynajmniej nie trafię na tego z Shadowlands, bo tam z tamtym bym nie miał żadnych szans. Który to jest? O, ten Zelach. Na 100% on będzie w finale i nie będzie z nim... Nie miałbym z nim żadnych szans. No jeszcze zobaczymy za chwilę po tej walce, czy się tam w ogóle dostał, ale pewnie bez żadnych problemów. No to nic, zobaczymy, co będzie w następnej walce. Okej, to runda finałowa, przynajmniej dla mnie. Pan Mr. Coffee. Ciekawe. Knights of the Zen. 442 tysiące lifetime'u. Gdzie jakiś rzeźnik pewnie walczył z tym gościem z Shadowlands, bo on jest w finale, czyli ten Zelach, który ma trochę mniej, co ciekawe. No dobra, zobaczmy, co tutaj się znajduje. 6 234 000. Rey na arenie, JKR tylko Gear 12, ale za to ma Jedi Knight Luke'a i negocjator na statkach. Dwie legendy, drugą widać, że niedawno, ponieważ jeszcze nie ma ultimate'u. I zobaczmy po girze najlepiej. Co tu jest? O! Stark. Czyli ktoś chyba idzie w stronę nowego imperatora. Ciekawe. Sion. Reszta standardy. Jedi Luke na reliku 7. Parollo. No tak, bo ma Jedi Luke'a. Zobaczmy. Bounty Hunter słabi. Empire. Ten Stark jest ciekawy. Averse tylko Gear 11. Zobaczmy, jakie ma mody. Bez Zety. Też dziwne. 114, więc bardzo szybki Stark.
First Order oczywiście będą gotowi, gdyż jest Kylos, Galactic Republic wcześniej, C-3PO, Grandmaster Yoda, Relic 7, nieźle, R2-D2 na Reliku, Shakti, ciekawy relik na Cetano, tylko drugi. Night Sisters, Ventress Daka, czyli standard. U-Jedi, Old Ben, w tej jednej zecie, pewnie tej z... O, akurat nie, ja bym prędzej już protektora dał, ale mniejsza. Reszta raczej standard. U Old Republic, nic ciekawego. Feniksy słabe. U Rebelii, no CLS plus postacie pod Jedi Luka. Chociaż Bix na reliku trzecim jest. Wecz prawie gear 13. Ciekawe, kogo on pójdzie, chyba jednak Jedi Master Luka. U Resistance oczywiście mocno, gdyż jest Rey. U Separatystów, no tak słabo dość to wygląda. U Skandreli coś ciekawego? Nie. U Sithów Malak Relic 3, Revan Relic 3, Sion Relic 2. Sith Empire tylko trójka. Ciekawe, ciekawe. Zacznijmy od separatystów. Tak, Male Volens jest, Hiena Vulture zrobieni, Geo tylko gear 12. U Rebeliady Han jest mocny, u Homewan bardzo słaby, tylko gear 11. Ale Y-Wing przynajmniej ma zebranego, nie to co ja. Bistan gear 12. Nie ma złotych modów. Okej. Ale Bix jest też na reliku. Więc no nie ma co, będzie miał ciekawych rebeli. BTL gotowy, negocjator. Cała reszta z Grai Gear 12 przynajmniej jest. Więc statki ten gość akurat ma całkiem niezłe. No dobra, zobaczmy co nam boty powiedzą o tym pojedynku. Po prawej przeciwnika statystyki. 16 postaci na reliku trzecim, 18 na piątym i tyle samo mamy na siódmym. Ranking ma wyższy, no już ma rangę Aurodium. W ofensie ma więcej winów, undersize'ów mniej, w defie mu się bardzo dużo broni, więc musi mieć całkiem mocną obronę. Banerów ma więcej, rund więcej i... znaczy pól więcej przejętych i rund więcej. Z ma więcej, gear 11 więcej, gear 12 więcej, gear 13 więcej. Ciekawie. Modów sześciokropkowych ma mniej, ale za to 10 speeda ma więcej, 15 też i 20 też, więc lepsze mody ma niż ja. Derf Revan, wolniejszy Malak, wolniejszy Grand Admiral Thrawn, szybszy. Enfys Nest troszkę wolniejsza, Tenacity ma trochę więcej i więcej damage'u. Bastila Shanfallen ma szybszą i to bardzo, bardzo szybką, 316 aż. Łot Tambora wolniejszego, nowych legend nie ma, Motme ma, ale marną. Jedi Knight Luka ma mega wolnego, ale za to damage'u bardzo dużo. 3PO ma na girze 11, więc gdzieś pewnie wystawi. Darth Revana ma nieco wolniejszego, mniej damage'u. Dobra, po prawej przeciwnika statystyki. Ogólnie rzecz biorąc widać, że większość jest na jego korzyść, łącznie z modami. Relików, poziomów też więcej. No i ma dwie legendy i Jedi Luka też. Więc kurczę, coś mnie nie lubi bardzo. Matchmaking, bo mi daje gościa co i ma Jedi Luka i dwie legendy. Niestety. Gasa ma szybszego, Jedi Revana ma szybszego, pomimo tego, że ma tylko gear 12, więc dobrze dla niego. Rudolfę ma wolniejszego, co się rzadko zdarza. Całkiem niezłą tą Enfys Nest ma. Male Volensa ma wolniejszego. Dość rzadki przypadek. Bastille Shanfallen, na niej ma najszybsze mody. Grand Admiral Thrawn, Jedi Knight Revan, Darth Revan i Hux. Zobaczmy czym gra w obronie. O, ktoś Vaderem i się odbił. Dopiero musiał SLKR-em poprawić. Padme.
Dar Vrevan, on ma Bastille Shan znacznie szybszą od mojej, to może być problem. CLS-a, Stripio i ktoś się Padme pięknie odbił. CLS, Mon Mothma jednak rzuca, ciekawe, Bounty Hunters i Separatyz i ktoś się na Enfes wywalił i poprawił strasznie dużo razy. Ciekawe. I Mail Volens z Kaimirą w obronie. I ten pojedynek wygrał. Zobaczmy, runda druga. O, tu jeszcze słabiej. Ktoś Ray Mirror próbował. Przeszedł, a dalej się wywalił. No nieźle. Dar Vrevan gasem poszedł, wygrał. Padme nie przeszedł. Ciekawe. Musiał poprawiać. Mon Mothma, CLS, Bosk. Okej. Okay. Czyli... Wystawia Ray. Gaz. CLS. Znowu Ray i ktoś próbował Traun Lead i mu poszło ledwo. Ale jednak. Z Bastillą Shanfallem bez tanka. No, musiał mieć pewnie bardzo szybkie mody. Bo u mnie to by Traun na dzień dobry spadł. Niestety. Szkoda. Więc nie mogę za bardzo tego zagrać. To jest mój problem. Mon Mothma, Padme. Okej. No, czyli raczej cały czas to samo wystawia. SLKR-a sobie bierze do ataku. No i tnienie Amorei. Chociaż banerowo jest słabo, ale przynajmniej przychodzi. No ja nie bardzo. No chętnie bym zagrał takim teamem, ale u mnie Traun pójdzie na pierwszy ogień. Spadnie po prostu i to tyle. No cóż, wracamy w takim razie do obrony. Mógłbym zabrać sobie Ray do ataku. Ale wtedy cóż, no on obronę moją przerżnie. Bardzo, bo pewnie pójdzie z Supreme Leaderem na Grievousa, którego przetnie sam. I to jest ogromny problem. Bounty Hunters. I to jest ogromny problem, dlatego Ray musi zostać w obronie. A ja będę próbował się męczyć Ray znowu. Vaderem. Tak, Y-Wing, Phoenix Wedge, no nic, ale w kwestii treningu znowu sobie sprawdzę, czy będę coś w stanie zrobić. Obronę resztę wystawiam tak samo, chociaż będzie ciężko z jego Dar Vrevanem, ale już Malaka i tak nie cofnę z obrony. Dobra, czyli tak. Dobra, trudno. Będę próbować Vaderem coś zrobić. Dalej standard. I Bounty Hunters. Dobra, obrona wystawiona, więc za chwilę bierzemy się do ataku. Okej, lecimy z ostatnią walką. Póki co przeciwnik grał, rozwalił tylko Ray i dalej czeka. Cóż, pokazał mi, że na pewno Kylo nie ma w obronie, czego się też nie spodziewałem. A sam wystawił. Separatyści, Padme i oczywiście Ray z Alfree. Z Alfirii i z Holdo, czyli na dwa tanki. Jest dość ciężkawo. Na dole też nie lepiej, bo Dar Vrevan i Grievous. No to co, zobaczmy co pójdzie z Rey. Jak nie pójdzie, to dalej już można nie oglądać. Zagramy coś innego. Na dwa tanki sobie spróbuję. Czyli coś takiego. I zamiast tak, to tak. Ciekawe, czy pójdzie. Wątpię, szczerze powiedziawszy.
ale sprawdzić można. Takie bardziej testy niż rzeczywista wygrana. Tam za Alfree będę siedział długo. A w takiej kompozycji spokojnie mogę dać tutaj offense, tech. Dobra. Zróbmy może tak. Problem z tym, że traunem się nigdzie tutaj nie przedrę. Bo nie będzie jak. Resisted. I teraz raczej tak. Okej. Okay. No i jest to, o czym mówiłem, czyli Alfree. I nie ma za bardzo tutaj możliwości się przedarcia. Więc muszę zrobić tak. Teraz tak, żeby Sith Trooper stał. Turę do przodu. Kolejny tak, ale nic za bardzo. Jeszcze Rey się nie przebiła, teraz będzie miała ulta. Więc nie jest za ciekawie, ale możliwe, że uda się Fina zbić. 100 tysięcy nie starczyło. Bieda. Dobra. Więc tak. Wszedł w buff immunity. Znaczy damage immunity oczywiście. A po nic nie ma. Hold do 9. No dobra. Czy jest sens Alfree klepnąć? Chyba tak. Teraz tak. Dobra, jest ult. No, mało weszło. Dobra, jest ability block. Okej. Okay. Niedobrze. No i nic tu już więcej nie zdziałam. Niestety. Jeszcze nie ma za kim schować ani nic. Na tych dwóch czopków żyje. A, dobra, muszę Alfree. Nie wiem, kogo chcę zdjąć. Czy po, czy Fina. Bardziej się Fina boję. Traun, jaki dostał hit. I wicher w niego poszedł. Damage immunity. Ach, i ult. Szkoda, bo jeszcze może bym po sobie zdjął, a tak to go nie zdajemy na pewno. I bum, nie ma Vadera. Niestety. Dobra, no ciekawe, ciekawie było. No zabrakło ewidentnie frakczur w Rey, bo tak to może by poszło. No niestety były dwa tanki i przez to się nie mogłem przebić. Nie ma Fina, nie ma Holdo, ale są zbyt mocne teamy wystawione przez przeciwnika, żebym mógł się tutaj pobawić niestety, bo tak to nie przejdę reszty. A on przeszedł Rey już za pierwszym razem i wątpię, żeby w całą resztę nie przeszedł za pierwszym razem. Więc cóż, więc tyle tak naprawdę. Ja już do Rey nie będę wracał, bo nie mam czym. Chociaż może Darth Revanem spróbuję, nie wiem. No jeszcze on ma tu bardzo ciężkie teamy wyrzucił. Tutaj muszę rzucić Gasa, bo on ma za szybką swoją Bastille. No nie mogę za bardzo próbować Andresize, on ma dobre dość mody na tych Seed Empire. No i też jest, że ten trooper jest na polu, więc dwóch tanterów. No i malak.
prawie, ale niestety zbiją mi gasa, który za wiele nie pokontrował. Files ma ogromną ilość damage'u i wiem o tym nie od dziś, dlatego szybko spadł. Malak. Dobra, Basia już nie będzie, ale niestety... Uch, prawie mi Rexa zdjęli, więc jeszcze mniej mogło tu banerów być. Gaz wstał. I zaliczyło mu full protection, to jest ciekawe. 5-2, więc mega słabo na Darwrewanie. Darwrewan bardzo dobry team w obronie, ale ja wolę jednak grać w nim w ataku. No nic, tutaj muszę Padme rzucić. Pomimo tego, że są tam dość słabi, to jednak i tak muszę pójść w pełnym składzie. Właśnie tak fajnie jest złożona ta jego obrona. Ach. Oczywiście bawi immunity, nie chcę wejść. B2, co ciekawe, że jeszcze nie ruszył nic. Spróbujmy zdjąć, no świetnie, z droideki damage immunity. I po IG-ku. Tak. Dobra. Niestety się przez Grevusa przebiłem, ale mam marka tam, gdzie chcę. Tutaj nie. A dobra, to ma sens. Dobra, to tym bardziej ma sens. O, oczywiście nie mogę trafić ze stanem. I zamiast B2 leżeć, stoi dalej. Aj, blisko. Oj, więc będzie słaba niestety walka. Gdyż nie bardzo mogę się przez B2 przebić. Muszę dispel. No problem w tym, że w Graviusa niestety się wbiłem mocno. I on mi pozabierał trochę czasu. Och, naprawdę? Teraz. O, Ahsoka nie ma życia. Och. Poważnie, Dodge. Wiem, że on ma dość dużą szansę, ale... Och, spadła Ahsoka. To jest mega źle. I droideka wyleczony full prawie. No, chociaż tyle. Ale Anakin ledwo stoi. Słabo, słaba strasznie walka. Pomimo tego, że on ma słabe droidy, i tak zrobiły swoje. Nie ma soki. Full protection nikt nie będzie miał. Full HP widzę też ciężko. 5-2. Dobrą gość ma obronę, ale i tak się przez gościa z Shadowlands nie przebił. Mon Moth ma. I Bounty Hunters. Dobra, lecimy od razu Triumvirat. Nie mam przygotowanego. Triumvirat solo tutaj w zupełności wystarczy. Tak. Tak, tak. No, nie fajnie, dużą ilość banerów powinni zrobić. W praktyce się zobaczy. Mało jeszcze grałem na to, ale nie powinno być raczej dużych problemów. Dispel wszystkiego. Jest rekrut. Wedża już praktycznie nie ma. Asysty bardzo biją Mon Mothma. Mon Mothma jest świetnym teamem do obrony, ale Triumvirat go strasznie zjada. Bardziej chyba nawet niż Geo. Z tego, że ten Wedż tam wstał. Nic to nie zmienia. Klepią, ale nic za bardzo z tego nie wynika. Pao, niech spada. Dispel. Nie ma Wedża, został tylko Skari. No, jak mówiłem. Niewiele ten team robi Triumvirat'owi. Jak
Gra jest przeciwko Triumviratowi. Może powinienem jednak Annihilate użyć w Scarifa, bo ten nie ma asyst. Ale finalnie nie ma to wielkiego znaczenia. Koniec. 5-9. No, właśnie, o to chodzi. Taki wynik piękny. Nawet nie wiem, czy w dwójkę by nie dało rady i wtedy 60 banerów by się wycisnęło spokojnie. Dobra, Jedi tu. O, troszkę mi się troszkę uciekł ekran. Dobra, i lejemy. Nie powinno być większych trudności. Ej, Anakin. Dobra, i tak ma to sens. To ma sens. Dobra, buffy. Rozdać. No, fajnie, że nic nie robicie mi. Ach, buffy mi ściągnęli, serio. No teraz jest trochę nieciekawie. Okej. Okay. Po walce. Teraz... A, jest Padme, ale i tak ma chyba sens takie coś zrobić. No średnio. Okej. Okay. No potrzebuję Marka tylko. Kolejnego. Ma to sens. Aha, Ahsoka Dispel. Okej. Obojętne. Czekam tylko na Mark teraz. Jest. Ma to chyba sens. Tak, bo oczko wpadło. Teraz bez asyst. Ma sens to. No, może nie aż tak duży, jak chciałem. Dobra. Teraz byłoby bardzo fajnie podzyskiwać troszkę banerów. Problemem jest Ahsoka Tano. Która dispeluje wszystko i ma Can Be Exposed. Pierwszy skill. Dlatego... Właśnie, to było dobre. Teraz... Fajnie by było odzyskać jak najwięcej banerów się da. Może się uda 60 wycisnąć z tego. Tak. Okej. Super. No, aby mieć pewność, że wszystkie banery odzyskane, jest 60 piękne na Padme. Dobra. Więc zostały mi 3 teamy do zdjęcia. Z czego ten będzie ciężkawy. To 51% tenacity. Mało damage'u ma. A mi został... O, Luke. Czy mam coś z Jedi, co bym jeszcze mógł użyć? O, sensownego niestety nic. A, jeszcze muszę o dole pamiętać. Potrzebuję ze 3 teamów. Resistance. Kurczę, to resistance jest ciężko dość. Bo jak się nie trafi w Enfys, to jest mega ciężko. Jest Zalbar. Resistance. R2D2 raczej nie. Kurczę, Alfy też nie chcę używać. No nic, chyba nie zostanie mi Seed Empire, żeby próbować tą Rey. Szkoda.
Chociaż z drugiej strony, co jej mogę zrobić? Tutaj pójdę jak Seed Empire z Alfą, to za Alfery zostanę prawdopodobnie. I The Mage'u mi braknie i tak. Mam Luka jeszcze, który coś robi, ale nie mam czym wtedy innych teamów zdjąć. Ach, brakuje mi teamów sensownych. Zobaczmy tych Bounty Hunters. No są słabi, ale jest Mando i Griff. A jak rzucę resistance na dół, to tutaj też już mi nic za bardzo nie zostaje poza Jedi Luke'iem, który no jest w stanie Enfys zbić, to na pewno. Ale co poza nim? Poza Luke'iem. Chyba nie spróbuję sobie Rey, bo mi brakuje postaci. A i tak nie mam pełnego Seed Empire. Musiałbym z Luke'iem zagrać, ale bez Luka nie mam dwóch teamów, żeby pójść na dół. To jest problem. Imperial Troopersi są i tak rozsypani. No trudno, musi Resistance pójść na dół, a na górę Seed Empire. Musi iść tak i na górę Seed Empire i tyle. Dobra, BB-8 był pierwszy. No, Ability Block nie wszedł. Dobra, dalej klepiemy w boska. No dobra, no to już nie trzeba. Dobra, Mando, pora odejść. Dobra, teraz Boba. No, 60 już na pewno nie będzie. Może tak. A, zapomniałem, że jest Dengar z drugiej strony. No trudno. Jest i stun od Raustico. Griff Karga Gear 11. No trzyma się. Nieźle. Piękny hit. A, Rose bez protection jest. Ale przynajmniej trójka. Jest z protection. 5-8. No nic, nie zobaczę jego statków. Nie ma szans. A i tak słabo banerowo tu poszło, więc nie ma co się łudzić. Nawet jakbym dotarł do statków, nie wygram tego. No jest ten look nieszczęsny, ale nic poza nim. Co by miało tutaj taki damage, żeby to wszystko ściągnąć. 100. Za szybki Newt Gunray. Luke zanim się ruszy, to miną wieki. Luke jakby już się ruszył, to może by tam dał radę, ale... Ajajaj. First Order są moi za słabi. Tylko Gear 11. Empire też sobie nie da rady. No i tak bez Luka nie dam sobie rady na Rey. Potrzebowałbym Seed Empire, Bruta i Luka. No nic, trudno. Rzucam Seed Empire i to wszystko.
to wszystko na dziś, bo niestety nie mam możliwości tutaj zrobienia tego lepiej. Deathmark cię nie utrzyma, okej. Okay. Aha, coś tam mówił Protection Marauder, okej. No dobra, teraz muszę na nią poczekać. Ale słabo będzie banerowo. 5-7, no właśnie. 5-7 tylko. No dobra, rzućmy co tu zostało. Imperator za szybko spadnie. Ventress przynajmniej ma Dispel. No, z ciekawości. Nic więcej się nie starzy, oczywiście. Damage Immunity, okej. Okay. Książka jest na po, więc niewiele mu zrobię. Ciekawe. Blind. Też ciekawy. Muszę Alfę uratować. Znaczy Bruta, nie Alfę. Teraz będzie ult. Nie mam żadnych Jedi, żeby to miało wielki sens, ale sobie uderzę. Okej, okay, tylko dwie postaci spadły. Ach. A, zdjęła Luka. Szkoda, szkoda, że akurat miała wicher i rzuciła go w Luka. Tak to ten może by coś tam jeszcze pobił troszkę. No z Seed Empire może by to poszło. No ale tych niestety nie miałem. No i tyle walki. Dobra. Więc nic więcej nie ugram. Przeciwnik mój Ray przeszedł, więc bez problemu sobie poradzi. Także ewidentnie ta Grand Arena jest przegrana, co bym nie robił. No kwestia tylko z jakim wynikiem. Nie wiem kiedy będzie grał, a ja muszę niestety jutro wcześniej do roboty wstać, więc nie będę czekał. Więc pokażę wam tylko wynik po prostu później i tyle, chyba że za chwilę będzie grał. No to wtedy zobaczcie, ale tutaj ewidentnie przegrana będzie. Niestety, ciągle nie umiem jeszcze na Ray grać, może kiedyś się to uda. Okej, okay, już mam podsumowanie. No, 2107, czyli przeszedł po prostu wszystko za pierwszym razem, no niestety. Czyli gracz lepszy, można by rzec. Już wam pokazuję dla podsumowania. No i statki. No, znowu coś tam przyleciało, więc coś mu tam banerów zabrało. Więc no niestety, przedostatnie miejsce będzie. No, na razie pokazuję trzecie, no, ale będzie to między 5 a 7 tylko. No niestety, takich gości trafię co po dwie legendy. Ciekawe, czy by był w stanie waderem swoim Ray moją ściągnąć. No tego się już nie dowiem. Ale i tak, no 445 tysięcy lifetime'u to jest jednak no, kosmiczna, dla mnie przynajmniej, wielkość. No nic, będę dalej trenować, powiedzmy, szukać czego, co może być najlepsze dla Vadera, żeby jednak pocisnąć
pocisnąć te legendy. Tym razem się niestety nie udało, ale no, jakieś światełko w tunelu jest. Jakby to tam był jeden tank tylko, to może Traun by trafił gdzie trzeba i by poszło. No. Cóż, nie tym razem, może następnym. Mam nadzieję, że wam lepiej idzie Grand Arena niż mnie. Ja będę dalej sobie próbować trenować na legendy. Nie będę tutaj mówił, że będzie jakoś inaczej. Aurelion przynajmniej będzie wciśnięte na Kyber. Już raczej żadnej szansy niestety nie ma. Więc bardziej będzie trening niż ciśnięcie na jak najbardziej poważnie. No nic, także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że coś wam się z tego przydało, chociaż porażki pewnie nie są zbyt ciekawe do oglądania, bo niewiele uczą. Ale może następnym razem jakoś to pójdzie. Nic, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnej Grand Arenie i następnych filmikach ze Star Wars Galaxy o Heroes.